Hello guys, witam cieplutko wszystkich. One second. Tak, bo tu mam ciągle problemy z tymi swoimi zabawkami. Słuchajcie, jeśli są wśród was osoby, jeśli są wśród was osoby, które lubią tego typu granie, więc chciałbym kilka takich podpowiedzi, prawda, żebyście, jak macie smaka na takie flamenkowe klimaty, prawda, to żebyście mieli sobie coś do zagrania, prawda. A słuchajcie, więc to jest flamenko. Z tego co wiem, są gitarzyści flamenko, którzy grają to przez 30, 40, 50 lat, którzy grają przez całe życie i ciągle uważają, że nie robią tego dobrze. A więc ja tu, to jest taka mała profanacja, co tu zagrałem. Ja grałem kostką, to się gra ręką, wiecie, i ten, z tego co wiem, to jest ten, na czym to jest, wiecie, o to chodzi, żeby... To jest... Te palce, one są, mają wystrzelić, prawda? Do tego dochodzą te wszystkie rzeczy z dłonią, ale dla naszych potrzeb, wiecie, zróbmy sobie tylko, że zaraz zagramy to kostką, wiecie. Więc to jest takie najprościej, że to jest bas i taką harpę małą i pam, pa, pa. Tu jest strzał z palców, to jest normalnie flamenkowy player robi. Ja nie umiem tego oczywiście, ale dla naszych potrzeb. Więc to jest pierwsza sprawa, jeśli chodzi o prawą. Prawda, jak dodamy do tego hiszpańską krew i emocje, no to może być tak. Słuchajcie, i teraz tak, jeżeli chcecie sobie dostukać palcem, no to z kostką jest trudno. Trzeba kostkę odłożyć, wiecie, i wtedy mamy większą, prawda? I słuchajcie, to ten nasz Marcin Patrzałek, on jest bardzo okej w tym. On jest rewelacyjny, a za co go szanuję? Nie za grę, słuchajcie, takich players jak on to na świecie jest, są setki, tylko nie wszyscy pokazują się w tym, na szerokiej scenie. On tu przyjechał do Stanów na American Got Talent, na AGT i zrobił furorę. Słuchajcie, gdyby przyjechał jakiś z Chin chłopak, Chińczycy mają doskonałych, zrobiłby prawdopodobnie furorę jeszcze większą, ale więc jako, szanuję jako gitarzystę, ale naprawdę podziw budzi we mnie jego operatywność. On dba o swoją karierę, on nie siedzi jak ci Chińczycy gdzieś tam, czy Japończycy, on stara się, on lansuje siebie. To jest bardzo, bardzo, bardzo rozsądne moim zdaniem to, co on robi. I największym tym jest, że on bardzo ładnie mówi po angielsku, wiecie. Ja i większość Polaków tu nie musiała się za niego wstydzić, prawda? Za jego angielski, bardzo ładny angielski ma ten chłopak, śliczna osobowość. No i tak jak mówię, jego granie jest dla mnie dopiero na trzecim miejscu. Pierwsze to, że on siebie potrafi lansować, drugie to, że on zna bardzo ładnie angielski i trzecie, że jest doskonałym gitarzystą. To jest dla mnie, wygląda Marcin Patrzałek w ten sposób, więc on to bardzo ładnie robi, prawda? Prawda? Słuchajcie, jeżeli chcecie jakieś dokładniejsze takie namiastki tego, no to możemy sobie, prawda, porozmawiać, ale na razie, żeby spędzić smaka, ja proponuję jednak wziąć kostkę i sobie prościutko. Prawda? Żadne granie. Co się dzieje tutaj? Więc ja sobie tylko mam tutaj, wiecie, E-dur i przesuwam go o próg dalej. Oczywiście jak przesuwacie, tu już wypadałoby trzymać w basie F, prawda? Ja tego nie robię, możemy, zobaczmy.
bo groźniej brzmi, jeżeli F dołożymy, ale wystarczająco jest dla naszych potrzeb na początku uderzyć E i przesunąć je tutaj, pamiętając, żeby nie atakować zbytnio basowej strony, tylko przynajmniej od H, prawda? To i tak jest dość ok. I teraz tak, słuchajcie. A gdyby wśród was, jeśli wśród was jest klawiszowiec również, no to potem co się dzieje, wiecie co się dzieje? Ja zostaję na E i teraz po białych klawiszach pianina. Dokładnie tak, jak są białe klawisze. Więc na gitarze gramy wszystkie proste dźwięki, bez żadnych tam skrzyżykami. Więc mamy proste dźwięki E, F, E, F, E, D, C, H. A, G, F, E. I potem oktawę jeszcze schodzę niżej. Czyli E, F, E, D, C, H, A, G, F, E. I E, F, E, D, C, H, A, E. A, Y, A, H, G, F, E. Znowu. Oczywiście gramy sobie prosto kostką bez pukania, więc tylko. O, jak mi mikrofon zwrócił uwagę, ja cały czas, wiecie, on mi teraz zbiera stąd. A teraz zbiera z 12. Whatever, to są techniczne sprawy, więc zagraliśmy sobie to. Znowu to. I słuchajcie, potem jeszcze możemy taki po E-dur zagrać. O tu. Czyli ja gram E, gis, H. A, C, H, A, G, E, F, E. E, gis, H, A, C, H, A, G, F, E. I w tym momencie jesteśmy w E i znowu, czyli jest w połączeniu. Tam skończyliśmy i zaczynamy. I znowu możemy. I słuchajcie, tak jak czujecie, możecie to dwa razy, to trzy razy zagrać. To wypada raz, bo tu już tak schodzi, aż się prosi, żeby... Ale to możemy trzy, cztery, no zawsze parzystą. No to albo dwa, albo cztery. O tym mówię. Prawda? Więc to są takie flamenkowe klimaty. Słuchajcie, jeżeli chcecie z tym stukaniem ręką, no to możemy sobie troszeczkę powiedzieć o tym, jeżeli jesteście zainteresowani. Prawda? O tym mówię. Prawda? O tym to mam na myśli. Ale tak przynajmniej, żeby spędzić smaka, no to przynajmniej kostkę weźcie sobie prawą i te plum, 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 plum. I to taki jest taki leciutko flamenkowaty klimat. Słuchajcie, a więc trochę takie mu uwagi. Jeszcze raz podkreślam, ja nie jestem gitarzystą flamenko. Tak jak mówię, być gitarzystą flamenko, to trzeba grać 40 lat, tylko ćwiczyć to. Prawda? Więc to takie namiastki. O, takie namiastki. Jak chcecie sobie pod ten klimat spędzić smaka grając na gitarze. No i oczywiście to bez kostki gitara akustyczna, może nawet klasyczna, nie dwunastka, więc proszę miejcie na uwadze, że to tylko takie bardzo luźne sugestie, jeśli chodzi o ten typ grania. Dziękuję ślicznie. Pozdrawiam cieplutko. Zebbach był tutaj. Do zobaczenia następnym razem. Take care, guys. Bye, bye.